specjalistami, naukowcami, organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w sprawy Puszczy Białowieskiej. I we wtorek będzie ostatni dzień jakby kontroli na miejscu w lesie. No, taki jest przynajmniej według zapowiedzi Ministerstwa Środowiska, które pilotuje, odpowiada za techniczną część obsługi tej wizyty, jej program. I z informacji twoich, z tego co się dowiedziałeś, minister Szyszko, o czym mówił zresztą już publicznie, będzie przekonywał do tego, że Puszcza Białowieska powinna być nie na liście, czyli powinna zostać wykreślona z listy Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i przeniesiona na dziedzictwo kulturowe. O co chodzi i jakie to ma znaczenie? Znaczy wykreślona, przeniesiona będzie tutaj trafniejszym sformułowaniem. Tak naprawdę wszyscy, myślę, wiemy, czym są obiekty światowego dziedzictwa z listy UNESCO, ale może nie każdy wie, że jest kilka kategorii. Jest tam kategoria obiektów kulturowych, przyrodniczych i taka kategoria mieszana obiektów kulturowo-przyrodniczych. W Polsce mamy kilkanaście obiektów kulturowych z listy i tylko jeden z listy przyrodniczej, czyli właśnie Puszczę Białowieską. Ona w niewielkiej części po polskiej stronie znajduje się na tej liście od lat 70. Wtedy wpisano na nią rezerwat Ścisłobiałowieskiego Parku Narodowego. Natomiast w 2014 roku na wspólny wniosek strony polskiej i białoruskiej, w tym głównie lasów państwowych, taki coroczny zjazd delegatów UNESCO postanowił o objęciu wpisem na przyrodniczą listę światowego dziedzictwa przyrodniczego całego kompleksu Puszczy Białowieskiej, zarówno po polskiej, jak i po białoruskiej stronie, więc po polskiej nie tylko Parku Narodowego, ale również tej części, którą zarządzają lasy państwowe. I to jest coś, co ministra, odkąd jest ministrem, czyli od końca ubiegłego roku, bardzo uwiera, o czym minister publicznie wielokrotnie mówi, wielokrotnie powtarza, no nie oszukujmy się, mijając się z faktami, że jakby Puszcza nie jest dziedzictwem przyrodniczym, że jest dziedzictwem kulturowym, że tak naprawdę to posadzili ją i wyhodowali ludzie, że o lesie naturalnym można mówić tylko w odniesieniu do tego niewielkiego rezerwatu ścisłego w Białowieskim Parku Narodowym. Minister jest w tym niebywale konsekwentny. Ostatni raz kilka dni temu, dwa tygodnie temu razem z dyrektorem Lasów Państwowych Konradem Tomaszewskim zorganizowali taką konferencję prasową, na której zapowiedzieli rozpoczęcie wycinek. I podczas tej konferencji minister nawet mówił, że to wpisanie na listę w 2014 roku było błędem albo czyimś celowym działaniem. Tu, jak w domyśle rozumiem, bo minister tego już nie rozwijał, sabotażem. To jest dość istotna kwestia tego, co wynika z tego wpisu, bo teoretycznie z jednej strony wynika z niego niewiele. UNESCO nie nakłada na nas żadnych konkretnych ograniczeń. UNESCO nie narzuca nam konkretnych norm, tak jak to jest w przypadku na przykład obszarów Natura 2000 Unii Europejskiej. Natomiast my, wnioskując o wpis na tą listę, zobowiązujemy się w stosunku do UNESCO do chronienia pewnych procesów, prowadzenia pewnych działań, bądź też nieprowadzenia pewnych działań. I analogicznie stało się w przypadku tego wpisu z 2014 roku. Puszcza została wtedy wpisana na tą listę ze względu na procesy naturalne, jakie tam zachodzą, głównie procesy związane z martwym drewnem, które w takim lesie naturalnym jest bardzo istotnym czynnikiem, na którym cały ten las się rozwija i które to martwe drewno jest czymś, co pana ministra bardzo boli i o czym pan minister za każdym razem mówi, jak wiele tego drewna się tam marnuje i jak wiele można by było z niego zrobić mebli, ewentualnie zdaje się najnowsza koncepcja jest taka współspalić z węglem w ramach tworzenia tak zwanej zielonej energii. I wrócę teraz do tej konferencji sprzed niecałych dwóch tygodni, kiedy to właśnie minister mówił wprost o tym, że to, że Puszcza w całości znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego,
jest błędem albo celowym działaniem. Z informacji, jakie ja mam, wynika, że Ministerstwo Środowiska, eksperci Ministerstwa Środowiska zamierzają przekonywać misję właśnie w tym kierunku. Cały czas pokazywać tej misji, że zobaczcie, ten las jest lasem posadzonym ręką człowieka, trudno mówić tu o dziedzictwie przyrodniczym, przenieśmy go z listy przyrodniczej na listę kulturową, a co za tym idzie, zrezygnujmy z tych ograniczeń, których dotrzymywanie ogranicza prowadzenie przez nas gospodarki leśnej. To był, z moich informacji przynajmniej tak wynika, wariant miękki rozmów z UNESCO. Wariant twardy, forsowany przez Lasy Państwowe, miał polegać na tym, żeby przekazać ekspertom, że właściwie to nie ma o czym rozmawiać, ponieważ podczas poszerzania w 2014 roku doszło do uchybień proceduralnych. Tam chodziło o kwestie jakichś wspólnych porozumień czy umów między Polską a Białorusią, więc tak naprawdę z punktu widzenia Polski ta decyzja delegatów UNESCO z 2014 roku, z konferencji bodajże w Katarze, wtedy się tam chyba ta konferencja odbywała, jest tak naprawdę nieważna i nie ma o czym rozmawiać. Tym bardziej jestem zaskoczony takim dość nieśmiałym i enigmatycznym dementi, jakie wystosowało Ministerstwo Środowiska w piątek. Po moich doniesieniach, po doniesieniach Radio Tok FM, Ministerstwo Środowiska po kilku godzinach milczenia dopytywane bardzo enigmatycznie stwierdziło, że nieprawdą jest, jakobyśmy mieli wnioskować o wykreślenie puszczy z listy Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego, bo tak naprawdę to dementi byłoby zaprzeczeniem temu wszystkiemu, co mówił minister środowiska, odkąd objął ten urząd, czyli od grudnia ubiegłego roku. Jest w tym dość istotna niekonsekwencja. Mam trochę takie wrażenie, że Ministerstwo Środowiska, czy resort generalnie, nieco się przestraszył skali społecznego oburzenia, bo byłaby to rzecz bez precedensu w historii. Ja starałem się to sprawdzić w piątek i nie udało mi się znaleźć w historii funkcjonowania listy Światowego Dziedzictwa jednego przykładu, w którym gospodarz obiektu zabiegałby o jego degradację. Byłby to ewenement na skalę światową. Dopytam cię, bo oczywiście jakby ta prawda, to nie jest tak, że ten las jest puszcza zupełnie nietknięta ręką ludzką, bo też o tym opowiadałeś i mówiło wielu, że na przykład podczas I wojny światowej tam miała miejsce jednak intensywna wycinka. Jakbyś odbił te argumenty, to znaczy jakbyś się do nich odniósł, tych jednak argumenty, które są przedstawiane i przez ministra Szyszkę, i przez tych, którzy stoją po jego stronie, no, że jednak to jest dziedzictwo kulturowe, bo ingerencja człowieka, mieszkańców była tak duża, że to właśnie bardziej chodzi o kulturę niż o przyrodę. Jeżeli oczywiście faktem jest niesamowita ingerencja w przeciągu ostatnich 90 lat. Puszcza Białowieska. Tutaj w Warszawie na Saskiej Kępie wycinają, proszę Państwa, drzewa. Burmistrz na to pozwala. Firmę, babka dzwoniła do RDC. Skandal. A tam w czasie pierwszej wojny światowej wycinano mnóstwo drzew, wycięto. To tutaj jesteśmy na poziomie pierwszej wojny światowej. I to są fakty. Natomiast z drugiej strony, mimo tej gigantycznej obszarowo wycinki, bardzo wiele fragmentów tego lasu nadal ma naturalny charakter, nadal ma bardzo wysoki wskaźnik ilości martwego drewna z hektara. Co więcej, na przykład te obszary, które zostały doszczętnie, tak zwanymi zrębami całkowitymi, wycięte przez Niemców podczas I wojny światowej i przez brytyjską firmę Centura w latach XX wieku, te obszary zostały pozostawione naturalnemu zalesieniu, więc las, który rośnie na nich, jest lasem, który wyrósł sam, bez jakiegokolwiek udziału człowieka, też o ogromnej wartości przyrodniczej, bo pozwala nam na obserwowanie pewnych procesów
zachodzących w tych lasach. Natomiast wcześniej, przed I wojną światową, Puszcza Białowieska była użytkowana. Przypuszczam, że była użytkowana od czasu, kiedy pojawili się tutaj ludzie, czyli kilka tysięcy lat temu. Natomiast to było użytkowanie takiego rodzaju, że Bartnik wyżarzył w sośnie dziuplę, w której założył barć, tak, czyli ul, że ktoś wyciął 5 drzew na budowę domu albo 20 drzew na jakieś maszty. Są takie zestawienia historyczne, że na przestrzeni ostatnich kilkuset lat użytkowanie tej puszczy miało bardzo, ale to bardzo ograniczony charakter. To zresztą wynika na przykład z badań palinologicznych, badań pyłków drzew, roślin zachowanych w torfach, z których jednoznacznie wychodzi, że ta puszcza na przestrzeni funkcjonowania człowieka miała charakter de facto naturalny przy bardzo ograniczonym udziale człowieka. Czyli pomimo tych ingerencji jest to jednak fenomen, coś niezwykłego. Jest to fenomen na skalę światową, jest to ostatni nizinny las strefy umiarkowanej o cechach lasu naturalnego. Nie jest to las pierwotny, ewentualnie jest to las pierwotny w niewielkich swoich fragmentach, natomiast jest to z większej części las naturalny albo las o cechach lasu naturalnego. Drugiego takiego lasu, mimo tej ograniczonej działalności człowieka, nie ma nie tylko w Europie, ale nie ma również na świecie. I porównywanie tej ograniczonej gospodarki, tego bartnictwa, wycinania pojedynczych drzew, czy tak jak w czasach carskich, niewielkiego dosadzania świerków, których zresztą efektem jest trochę dzisiejsza gradacja kornika. Tą gradację kornika zawdzięczamy ingerencji człowieka w Puszczę Białowieską. Nie można porównywać z tym, co w tej chwili forsują lasy państwowe i minister środowiska, czyli intensywną gospodarką leśną, czyli po prostu wycinaniem drzew i sadzeniem w ich miejscu nowych. Musimy kończyć. Ja jeszcze tylko dodam z tych informacji, które zdobyłeś, rozumiem, wynika, że jutro jest w Białowieży spotkanie tej misji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody z organizacjami pozarządowymi i naukowcami i problem polega na tym, że organizacje pozarządowe będą miały bardzo niewielką przestrzeń, żeby zabrać głos. Tak. Jutro tak, więc... Musimy kończyć najmocniej, cię przepraszam. Mało czasu. Jakub Medek, reporter Radia Tok FM w Białymstoku. U Państwa moim gościem więcej jutro na temat wyników tych spotkań, a teraz informacje. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Teraz to jest ludzkie, poczekaj go. Reklama. Wielka akcja w Mediamarkt. Tylko od teraz to jest ludzkie, poczekaj. Także widzicie Państwo. Troszeczkę zieloności. Puszczy Białowieskiej. Troszeczkę tego, to ja rozumiem. Piękne kremiki, piękne ciasteczka, proszę Państwa. No i ta Puszcza Białowieska. Zieloność, zieloność, zieloność. Ciągle atakują tę Puszczę Białowieską i w pierwszej wojnie światowej też wycinano i teraz też chcą ją zdyskwalifikować. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mm-hmm. 11.20. Agnieszka Lipińska. W południe strajkujące od blisko 2 tygodni pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka wracają do rozmów z dyrekcją instytutu. Karambol na Krajowej 8 w Markach pod Warszawą. Zderzyło się tam 5 samochodów. Jedna osoba została ranna. Lewy pas jezdni w kierunku Warszawy jest zablokowany. Do 4 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi we Francji. Więcej informacji w południe. Pełne wydanie informacji Tok FM dostępne jest w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. tokfm.pl/pobierz. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek w Radiu Tok FM.
Agnieszka Lichnerowicz. Państwa, moim gościem jest teraz profesor Ryszard Scharfenberg z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, ale w kontekście tego, o czym będziemy rozmawiać, może bardziej powinnam podkreślić, z Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Bo będziemy właśnie o tym gwarantowanym dochodzie podstawowym, różne ma nazwy, rozmawiać, a to w związku z tym, że dziś w Szwajcarii odbywa się referendum i jednym z tematów tego referendum, oni to tak zbiorczo często robią, jest właśnie wprowadzenie tego gwarantowanego dochodu podstawowego. Zanim chwilę powiem jeszcze, jakie szanse to ma w Szwajcarii, to może poprosiłabym pana profesora tak jeszcze raz krótko, żeby słuchaczom powiedział, co to jest ten dochód. Ścisła nazwa: bezwarunkowy dochód podstawowy. Ta bezwarunkowość jest bardzo istotna, niezależnie od tego, czy człowiek pracuje, czy nie, czy stara się o pracę. Taki dochód zapewniający zaspokojenie podstawowych potrzeb, stąd podstawowość, i że nie związany z pracą, stąd bezwarunkowość. Też jedna z cech istotnych to jest indywidualny charakter, czyli nie dla rodziny, tylko dla poszczególnych osób. I w postaci dochodu, stałego dochodu, można to porównać. Najważniejsze jest zrozumienie, że to niezależnie od pracy, czyli czy ludzie pracują. Czy się stoi, czy się leży? No, jeśli chodzi o PRL, to sytuacja w PRL-u była taka, że jednak był obowiązek pracy i tych, którzy się uchylali od pracy, ani nie mieli za specjalnie dostępu do świadczeń i tak dalej, więc to był, można uznać, że PRL był systemem gwarantowanego zatrudnienia. I w dyskusjach nad bezwarunkowym dochodem podstawowym niektórzy twierdzą, że wobec wielkich wyzwań, jakie nas czekają, to lepsze jest gwarantowane zatrudnienie niż gwarantowany dochód. Jest to w każdym razie odłączenie sprawy utrzymania się na podstawowym poziomie od kwestii, czy pracujemy, czy nie pracujemy. Szczególnie dotyczy to osób, które są w wieku produkcyjnym, no bo osoby młode są jakoś zabezpieczone i też osoby starsze w tym obecnym systemie mają emerytury. I rozumiem, że zwolennicy, między innymi pan, ale na przykład też profesor Guy Standing, mówią o tym, że to jest o tyle dobry pomysł, że będzie pracy mniej coraz dla ludzi ze względu z automatyzacją, mechanizacją i wszystkimi tymi nowinkami. I iluś ludzi po prostu tej pracy może nie mieć systemowo. A po drugie, że ludzie, jak mają zagwarantowany podstawowy byt, to mają większe możliwości korzystać ze swojego potencjału, rozwijać się i w ten sposób dokładać się, czy współpracować jako część społeczeństwa. Tak mniej więcej? Co do Guy'a Standinga, to pamiętam wyraźnie, jak zdystansował się wobec argumentu, że rzeczywiście automatyzacja, komputeryzacja i ta sztuczna inteligencja sprawią, że miejsc pracy będzie coraz mniej, i on go nie popiera. Natomiast bardziej w tym duchu drugiego argumentu, że podstawowy dochód uwalnia od takiego przymusu, przymusu pracy, żeby się utrzymać. I w związku z tym, jeżeli nie ma takiego przymusu, no to pozostawia ludziom taką swobodę wyboru stylu życia. Jeżeli chcę pracować, to jaka praca, też wybieram, swobodnie wybieram tą pracę, bardziej swobodnie niż to byłoby, gdybym nie miał zapewnionego tego dochodu. Czy też nie chcę pracować tak na formalnym rynku pracy, tylko chcę coś robić innego, co nie jest opłacane, na przykład opieka nad dziećmi, czy opieka nad osobami niesamodzielnymi. To jest, rozumiem, bardzo podkreślić drugi argument w tym. On jest bardzo, dla mnie jest bardzo przekonujący, że jest bardzo jednak dużo prac teraz, które nie do końca są zdefiniowane jako prace, które wykonujemy jako wolontariusze, jako opiekuni, to są chyba te główne, które nie są opłacane. I byłyby niejako opłacane w ramach tego dochodu gwarantowanego. Opieka nad starszym rodzicem, nie wiem, babci nad dzieckiem, no właśnie. W Polsce nawet pojawiło się takie hasło przy okazji dyskusji o świadczeniach pielęgnacyjnych, uzawodowienia opieki. I o ile dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o rodziców dzieci niepełnosprawnych, jeżeli oni rezygnują z pracy, to od 2016 roku mają 1300 zł świadczenia pielęgnacyjnego. To
to świadczenie, dyskusja o tym świadczeniu była taka, żeby ono się zbliżało do płacy minimalnej i w tym kontekście mówiono, że to jest właściwie jako zawód, tylko że opiekun ma, to jest nie osoba spoza rodziny, tylko w rodzinie. No, tylko że to już mamy, można powiedzieć, w ramach świadczeń rodzinnych i to nie jest dochód podstawowy, tylko część tego systemu, który już mamy. Zresztą to jest trochę głębsza dyskusja, czyli co właściwie ten dochód podstawowy zastąpi z tego, co już mamy i co nadal się rozwija od II wojny światowej. To zanim, bo to jest bardzo ważne, tego przejdziemy, to jednak wyobrażam sobie, że wielu słuchaczy, którzy albo pierwszy raz o tym słyszą, albo już mają jakieś wyrobione zdanie, uzna jednak, że to, o czym pan profesor teraz mówi, to jest utopia. To znaczy, że po pierwsze część ludzi wystarczy im tych pieniędzy i nie będzie nic robić, a po drugie wyobrażam sobie, że jednak no, ktoś musi... Przepraszam, bo to zabrzmi brutalnie, bo że ktoś musi czasem wykonywać te najmniej sympatyczne prace, rutynowe, jakieś wkładania części, albo no nie wiem, ktoś to musi robić, nie wiem, pracować, nie wiem, sprzątać i tak dalej. One są gorzej opłacane i ludzie robią je często po prostu z przymusu. No i kto miałby robić? No jest, co do argumentu, że to jest utopia, to po pierwsze, wiele rzeczy w przeszłości uznawano za utopijne i sprzeciwiano się wobec nich, więc to jest standardowa odpowiedź na argument z utopii. Po drugie, no, jeżeli się mówi o utopii, to nie, raczej nie ze względu na to, że nie będzie komu wykonywać tych prostych prac, bo tu można włączyć argument, no to wtedy automatyzacja pójdzie trochę szybciej i no już mamy te... Albo ludzie będą lepiej opłacani. Albo będą lepiej opłacani. I tak. Ale najważniejszy wątek z tą utopijnością jest związany z, ale z czego to sfinansować? I o to się głównie rozbija również ta inicjatywa szwajcarska, ponieważ i ten rząd federalny, i parlament federalny odrzuciły głównie ze względu na to, że bardzo wysokie koszty tego rozwiązania są. I tutaj no, 208, o ile dobrze pamiętam, miliardów franków szwajcarskich. Bo każdy miałby to był pełny koszt roczny. Bo miesięcznie mówi się, że miałoby to oznaczać 2,5 tysiąca franków szwajcarskich, czyli około teraz 2,5 tysiąca dolarów, tyle mieliby, tak, takie są jakieś szacunki, rozumiem, ludzie dostawać. No i rzeczywiście mówi się o tym, że koszt tego byłby ogromny. W Niemczech na przykład Heiner Flasbeck, jak rozumiem, były minister finansów, wyliczył, że podatki to by trzykrotnie trzeba było podnieść. Tak. I to jest, wydaje mi się, główny problem, na który w większości przypadków zwracają uwagę ci, którzy no, mówią, że dyskusja o tym, żeby każdemu zagwarantować podstawy, że tak powiem, ex ante, a nie dopiero wtedy, kiedy jest ubogi, tak jak to jest w obecnych systemach, albo no, ubezpieczamy się, zabezpieczenie społeczne polega na tym, że opłacamy składkę i w razie tak zwanych ryzyk socjalnych... Nie ma się podziału, nie ma ubogi, po prostu nie ma dochodu w tym momencie. Polegają na tym, że nie jesteśmy nie ma co ubogi, pracować. Janek Witek w sumie był ubogi, ale on by się nie chciał tak nazywać, chociaż raz powiedział, że jest nędzarzem. Natomiast wy Żydzi lubicie się dzielić, a to biedny, a to bogaty, a to mądry, a to głupi, a to taki. Ja mówię, że teraz jest mieszanka. Głupio chytry najmądrzejszy, stary malutki się rodzi. Teraz jest mieszanka, nie ma teraz. A oni mają ten stwardniały kark, proszę państwa, i tak jak było tysiąc lat temu, to żydowstwo się pojawiło, to oni cały czas tak gadają, państwo zobaczą. Nie ma skąd wziąć te polityka. Miliardów. I cały czas poza tak, tym, proszę państwa, na trzeba umieć się dostosować do sytuacji i zmienić twardy kark, wyrzucić, wymienić twardy kark. Państwo zobaczą, jak pięknie zdjęcia na Google Plus ożywają. Ożywiają się, są ożywione, ruszają się, poruszają się, a na Google żydowski kark stoi twarde, nieruchome, stare, niemodne, a złośliwe. Żydowski twardy kark, zmienić żydowski twardy kark. Dostaliby taką samą sumę i koniec.
No to proszę się przyjrzeć, jaki jest super Google Plus. Google Plus, rodzina plus, 500 plus, o tym nie pomyślałaś? To, że te wszystkie oszczędności by musiały Google być, plus. Zobacz, jak Google Plus mniejsza jest ingerencja państwa pozbyło się żydowskiego twardego karku. Zobacz, minimalnej, tam się wszystko rusza. Zobacz, a są przeciwnicy tutaj podnoszenia płacy minimalnej i tak dalej. Także tutaj, ale powiedziałbym, że nie tylko po stronie tych przeciwników państwa jako takiego są prawicowi libertarianie, ale również lewicowi. No anarchiści są, mnie się zwykle kojarzą bardziej z tym lewicowością niż z prawicowością, chociaż są też anarchokapitaliści. I w związku z tym również taka lewica, która jest przeciwko państwu i jest za tym, żeby zorganizować politykę społeczną w inny sposób, tak bardziej lokalnie. I wtedy można mówić o lokalnych dochodach podstawowych bardziej niż o państwowym i później ewentualnie na poziomie takim już zjednoczonej federacji, tak jak jest w Szwajcarii, możemy zastanawiać się nad takim federalnym dochodem, który będzie uzupełniał te dochody podstawowe ustalone lokalnie w tych społecznościach lokalnych czy regionalnych. Ale to podsumowując wątek sfinansowania tego pomysłu, pan jako, rozumiem, jako zwolennik jednak tej idei, jako jej entuzjasta poszukujący rozwiązań w tym, no nie boi się, że to się okaże po prostu zbyt drogie i zbyt rewolucyjne, jeżeli chodzi właśnie o konieczność podniesienia dramatycznego podatków na sfinansowanie tego, no że to jednak jest przedsięwzięciem na dziś niemożliwe. Ja nie mam nic przeciwko dyskutowaniu nad tym, co jest na dziś niemożliwe, ponieważ jako ludzie dyskutujemy też o czymś, co no, może być możliwe w przyszłości. Są dwa argumenty z wykonalności finansowej i tutaj wielu już udowodziło, że da się to zrobić, jeżeli ograniczymy rozmaite wydatki, które mamy obecnie na różne rzeczy, które są między innymi nie tylko socjalne, ale też takie rozmaite dopłaty do biznesu, do rolnictwa i tym podobne. Wspólna polityka rolna? No, na przykład. Więc wykonalność finansowa, niektórzy twierdzą, jest argumentem mniej istotnym, natomiast bardziej istotna jest wykonalność polityczna, czyli jaka partia zdecyduje się na tak wielkie reformy, których by wymagało porzucenie tego wszystkiego, co budowaliśmy przez tak długi czas i co ma międzynarodowe również wymiary i tak dalej, tak jak tu pani wspomniała, i europejskie. Więc niektórzy twierdzą, że tak jak była Europejska Inicjatywa Obywatelska w 2013 roku, 2014, aby Unia Europejska rozważyła wprowadzenie to na swoim terenie i dla strefy euro pojawiają się takie myśli, żeby zdynamizować gospodarkę strefy euro, to może zamiast wspierać za pomocą kreacji pieniądza system finansowy, to może indywidualnie na konta każdego obywatela Unii Europejskiej mieszkającego w strefie euro przekazać te pieniądze. Panie profesorze, zanim przejdziemy do tego poparcia, bo to jest ważne, ale jeden element wydaje mi się powinniśmy jakoś podkreślić. To znaczy, skąd przekonanie, że jednak nie zadziała ten mechanizm, który podpowiada taki chłopski rozum, powiedziałabym, albo takie proste myślenie, że jednak ludzie nie będzie im się chciało pracować. Znaczy, że to jest demotywujące. Chodź, kochanie, to taki kochanie, liberalny argument, że nie będzie motywacji do pracy. To zobaczysz. U części ludzi. Zbyt dużej części. Nie tylko liberalnie, ale też ekonomiści często podkreślają, bo oni widzą to, że to jest albo praca, albo czas wolny. To i zobaczysz, jeżeli, ale w ciągu dnia mamy ilu pięknych chłopaków więcej czasu wolnego, to nie trzeba wybraniać więcej czasu wolnego. Na żywo, w eksperymentach na oko, temat, na ten temat, które przeprowadzono super, w Stanach Zjednoczonych, super, oczywiście stwierdzono, że ludzie oczywiście mniej pracowali, głównie to, były to kobiety, to które więcej czasu poświęciły odporni, dzieciom, no i młodzież, które więcej czasu poświęciły na edukację. Także zobaczysz, ile jest pięknych. Jeżeli już, to tak, można oczekiwać, że ludzie będą mieli wątpliwości co do wykonywania tych prac najmniej płatnych. Na Mazowszu, mniej twórczych, pomiędzy Bogiem tak, i Odrą, tak. I tu można mieć, i tutaj, ponieważ dochód podstawowy ma być podstawowy, więc zapewnia tylko podstawowe koszty utrzymania. W związku z tym każdy, kto ma większe aspiracje, to powinien pracować. To nie wpłynie to specjalnie na jego decyzje dotyczące pracy. Bo to jest, rozumiem, pytanie takie, że w Polsce, powiedzmy, to by było ile? 1500 zł? No gdzieś na wysokość więcej.
Ja zwykle jak się zastanawiałem nad tym, to brałem pod uwagę minimum socjalne i minimum egzystencji. Minimum socjalne uwzględnia te potrzeby uczestnictwa w społeczeństwie i to jest obecnie około 1000 zł w gospodarstwach jednoosobowych, trochę mniej w gospodarstwach wieloosobowych. No i teraz jak słuchacze się zastanawiam rzeczywiście, ilu ludzi by się zadowoliło takim dochodem, a ilu próbowałoby go zwiększyć, rozwijać i inwestować? To też jest kwestia no, nie porzucania w ogóle i w całości pracy i pozostania na tym dochodzie, tylko korzystania na przykład z pół etatu albo z takich form, które jak no tak jak teraz jest tak dużo. Więcej książek by było na świecie. Umów cywilnoprawnych czy umów o dzieło, no może też byłoby więcej, ale z drugiej strony ludziom by tak bardzo nie zależało na etacie ze względu na ten podstawowy dochód. To już na koniec, bo rozumiem, że w Szwajcarii tak zapowiadały sondaże, wskazywały, po pierwsze, że żadna z głównych partii nie poparła tego pomysłu i że około 25% Szwajcarów, tak się wszyscy spodziewają, zagłosuje za, czyli pomysł upadnie, ale to jest o tyle ciekawe, że w badaniu takim ogólnoeuropejskim pomysł ogólnie Europejczyków popierało 64%. I z tego badania wynika również, że 63% Polaków i plus takie doświadczenie będzie przeprowadzone w Utrechcie w Holandii. No i fiński rząd też myślał o tym, ale ograniczył liczbę ludzi, których ma to objąć. Czyli jednak zredukował pewien entuzjazm swój w stosunku do tego. Tak, tak, no w wielu krajach i przeprowadzane są eksperymenty, pilotaże i taka dyskusja o tym rozwiązaniu jest na świecie bardzo popularna. I teraz to zamieszanie wokół referendum szwajcarskiego też jest, no podnosi poziom uwagi, jaki rozmaite społeczeństwa na to zwracają i animuje ten ruch na rzecz bezwarunkowego dochodu podstawowego. Podobnie traktują to ci inicjatorzy tego referendum, czyli mówią, że to jest pierwszy krok na dłuższej drodze do zmian w myśleniu. Tak. I w związku z tym nie traktują tego, jak przegrają, nie traktują tego jako porażkę, tylko no, oni zaczęli działać od 2006 roku. W 18 miesięcy zebrali ponad 120 tysięcy podpisów. Pytanie. Jest też myślenie o tym, żeby powrócić do idei europejskiej inicjatywy obywatelskiej po raz drugi, bo ta pierwsza w 2013-2014 też przegrała. Więc myślę, że sytuacja jest rozwojowa. Bardzo dziękuję. Profesor Ryszard Scharfenberg z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i też z Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego był Państwa moim gościem i opowiadał o tym pomyśle, o którym rzeczywiście mówi się coraz więcej dochodu podstawowego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Informacje. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Każdą pierwszą niedzielę miesiąca nasz cykl Więcej niż kino Poszukaj siebie na tym zdjęciu. W tę niedzielę film Kingi Dębskiej Moje córki krowy. Ale na pewno nie jest to film o tych pożytecznych zwierzętach. To jest tragikomedia, czyli powaga życia, a więc i śmierć, ale także śmiech. Bo śmiech to jest także część praw życia. Do usłyszenia, niedziela, godzina 16. Bożena Jańska i Ewa Podolska. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Południe strajkujące od blisko 2 tygodni pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka wracają do rozmów z dyrekcją Instytutu. Karambol na Krajowej Ósemce w Markach pod Warszawą. Zderzyło się tam 5 samochodów, jedna osoba została ranna. Lewy pas jezdni w kierunku Warszawy jest zablokowany. Zakończyły się natomiast utrudnienia na Krajowej 50 w powiecie grujeckim na Mazowszu. Drogę przez kilka godzin blokowali protestujący mieszkańcy kilku okolicznych gmin. Więcej informacji w południe. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM.
Agnieszka Lichnerowicz. Państwa moim gościem jest teraz dr Małgorzata Nalewajko z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś druga tura wyborów prezydenckich w Peru. Bardzo to jest smutne starcie, zgodziłaby się pani ze mną. Kolejne smutne starcie. Mówimy też o tym, bo Peru w sumie bardzo, stosunkowo mało znany i rozpoznany, tak mi się wydaje, kraj w Polsce, a jednak to jest trzeci największy, tak? Dobrze rozumiem, w Ameryce Południowej. Tak, z ogromnym potencjałem. No tylko właśnie smutne jest to, że ten potencjał właściwie od lat jest więcej nadziei, więcej potencjału. Natomiast no, Peru nie kroczy od sukcesu do sukcesu. Zdarzają się lepsze, gorsze czasy i lepsi, gorsi prezydenci. Ale kiedyś właśnie o Peru powiedziano, że Peru to jest jak taki biedak siedzący na kufrze złota i nie potrafi z tego złota skorzystać. Nad morzem jeszcze pięknym, bo raczej oceanem. Tak. Dobrze, to powiedzmy. Smutne tutaj się kłaniają, tego... wiecie państwo, kłaniają się te bajki. Może o Kopciuszku. Samo to słowo smutne, jak już albo Moherowa, albo Żydówka, bo to jest żydostwo i dziadostwo. Dwie linie nie ma tutaj przecież w Warszawie prawosławnych mormonów, ewangelików, ani świadków Jehowy. Adres tak na fonie biorę, bo SMS-y wysyłam na fonie. Proszę państwa, to są takie opcje, że kręcą tutaj, manipulują tymi, żonglują tymi bajkami różnymi. Oczywiście, że nieprawdą jest to, że to krowa żywa, prawdziwa, z rogami, bo gdzieby to kto tutaj krowę miał widzieć, jak tutaj mówią, że wiocha, bydło, bydło, bydło. No mówią też bydło w sensie takim, że to jest ciemne wszystko, zacofane, chamskie, no. Bydło to jakieś chamstwo. A że tu nie jest Anglo-Ameryka Białystok, że tu nie chodzi o ludzi prawosławnych, że tu nie chodzi o cerkiew, nie chodzi o biskupa Jakuba, tylko chodzi o te systemy żydowsko-moherowe. No to jest tylko takie smutne, że ten kark żydowski jest twardy i taki nie do uelastycznienia ten kark jest. To jest smutne, że ta ciemnota, mówią, że parafianin, człowiek nieokrzesany, że parafianin to człowiek nieobyty, że to jest właśnie bardzo smutne. No ale przecież szanse były, państwo zobaczą. Jeszcze świadkowie Jehowy stoją na przystankach, w przejściach, to przyznam się szczerze, że ja to zawsze tak robiłam, że choćby z ciekawości pogadać, choćby z ciekawości porozmawiać. To choćby, proszę państwa, z ciekawości porozmawiać, bo jak drwić tylko, jak na przykład takie słowa padają, sekta, gdzieś na Google, że takie rzeczy. No czego nie widzę w Google Plus, bo Google Plus to są mądrzejsi ludzie, proszę państwa. Dlaczego? Namalowano papieża, nad papieżem gołębice i taki tekst, że aż dziwne, że nikt się nie zastanowił nad tym, iż w Biblii napisane jest, abyście nikogo na ziemi nie nazywali ojcem swoim, świętym.